Witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak do takiego samochodu jak Volvo XC90 pierwszej generacji zamontować radio z Androidem, które jest dodatkowym radiem i jest montowane tutaj na desce. Pokażę Wam moje radio dotychczasowe z Androidem. Jest to jedno z pierwszych radii, które wychodziło. Powiem tak, te radio działało przez jakiś czas bardzo dobrze. Nie miałem jakichś największych problemów z tym. Z tym, że na chwilę obecną z radiem jest pewien kłopot, ponieważ radio potrafi się samo zresetować, nie działa tak jak powinno, wywala mapy, wywala jakieś tam rzeczy, no widać ewidentnie, że ruszył już je ząb czasu i postanowiłem to radio wymienić na nowsze. Radio, które tutaj zakupiłem, zapewne zobaczycie, jest to pod OFO, radio też z Androidem, to jest bodajże Android 13, radio ma, jest dużo bogatszym modelem tutaj niż ten, co jest zamontowany. Na pewno ma wyjście na kartę SIM, czyli możemy podłączyć tutaj, włożyć do niego kartę SIM i mieć modem z internetem bezpośrednio w radiu. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to będzie się to spisywało. I dla mnie przede wszystkim najważniejsza rzecz, jest tutaj możliwość podłączenia telefonu przez CarPlay. Tak jak widzicie, jest to radio dedykowane tutaj 9-calowe. To radio będzie zamontowane dokładnie w tym miejscu tutaj na górze. W ramce, którą daje tutaj producent, można ewentualnie to radio by było też zamontować tutaj. Podejrzewam, że nawet ładnie by to wyglądało. Dużo ładniej niż chyba to 10-calowe radio, które jest takie dosyć duże. Siódemka w Volvo tutaj wygląda beznadziejnie, powiem Wam tak. Nie podoba mi się to w ogóle. Plastik, który tutaj po bokach odstaje, jest paskudny. Więc nie polecam tutaj montować takich radii. Lepiej to włożyć sobie tutaj na górę w jakimś takim mocowaniu. Wygląda to dużo, dużo lepiej i też działa dobrze, to widać. Teraz co do tego radia. Tak jak widzicie, generalnie radio zostało wyposażone w anteny do modemu, który tutaj jest dołożony do tego. Trzeba też od razu powiedzieć, jest to modem 4G, nie jest to 5G. Mamy antenę do radia, jak i antenę GPS. Jest też, z tego co widzę, jakaś możliwość podłączenia światłowodu. Fajna sprawa. No zobaczymy, jak będzie się radio spisywało. Teraz kwestia tak naprawdę rozebrania całego tutaj tego panelu, tak żeby podłączyć tutaj to wszystko, czyli te wszystkie kości, przejściówki, żeby to działało. A ja postaram się Wam to wszystko pokazać krok po kroku, jak to robię. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba wymontować w Volvo, jest to oto ta osłona tutaj, ponieważ żeby zdjąć ten panel, tutaj pod tym mamy śrubki, którym będziemy mogli go odkręcić. Jedną ręką ciężko operować, ale żeby wyciągnąć tutaj to radyjko, trzeba podwadzić tutaj w tym miejscu, załóżmy dźwignię, zrobić dźwignię, tak żeby wyciągnąć tutaj ten panel. Dobrze, na chwilę przerwę, żeby Wam pokazać co i jak. Teraz tak, nie wiem czy będzie to widać, w tym miejscu mamy, załóżmy tu śrubkę, niech się to wyostrzy, może się uda jakoś światło zrobić. Zobacz tego, żebyście też to widzieli. Jest. Tak jak widzicie, w tym miejscu i po drugiej stronie tak samo, jest tutaj cień, ale też jest taka śrubka. Trzeba to odkręcić tak, żeby cały ten panel nam mógł tutaj wyjść. Musimy się dostać do złączy z tyłu tego radia fabrycznego. Tak, żeby Wam pokazać, pokażę zaraz, co musimy podłączyć. Musimy podłączyć taką oto przejściówkę do radia. Jest to przejściówka z zasilaniem i tutaj wejściem przewodów AUX do radia, tak żeby mogły one tutaj grać na głośnikach fabrycznych przez ten fabryczny wzmacniacz, który jest wyposażony ten samochód. Pozbyłem się tego panelu tutaj, bardzo łatwo go wypiąć. Trzeba wyciągnąć tylko te tutaj zapinki, nacisnąć delikatnie i to wszystko nam bardzo elegancko schodzi. Teraz tak jak widzicie, mamy dostęp do tych śrubek, które tutaj są. Trzeba je odkręcić tak, żeby wyciągnąć ten panel. Teraz, żeby nie popełnić błędu, zobaczcie, tutaj górne śruby trzymają ten panel. Jeżeli je odkręcicie, pociągniecie, ten panel Wam się tutaj zablokuje i będzie go ciężko tutaj włożyć z powrotem. Będzie tutaj taka brzydka szpara, czy będzie to całość wyciągnąć, składać od góry razem z radiem. Więc odkręcamy dolne śruby, tak żeby ewentualnie można było wyciągnąć całość, cały ten panel tutaj od góry. Teraz mocniejsze pociągnięcie tutaj całości od dołu. I tak jak widzicie, tutaj cały ten panel nam się opuścił. Ja jeszcze muszę zdemontować tutaj górę, odczepić przewody, tak żeby tutaj nic nie ciągnęło.
żeby można było to rozłączyć i dać te wiązki, które tutaj... Górna część zdemontowana, tak jak widzicie, zostały mi tu przewody. Są to przewody AUX, czyli wejścia lewego i prawego kanału. I też przewód tutaj z zasilaniem tylnej kamery, czy zasilaniem. Z informacją o tym, że tylna kamera jest włączona w samochodzie, żeby radio automatycznie przełączyło się na widok tylnej, załóżmy tutaj tylnej kamery przy cofaniu. Tutaj na tym czerwonym kablu jest podawane napięcie, z tego co pamiętam, do radia, tak żeby po prostu samo radio automatycznie przełączyło się na widok tylnej kamery. Ten plastik, który tutaj widzicie, jest do wyjęcia, dlatego że ta konstrukcja, którą tutaj daje producent tego radia, no niestety nie jest tak ładnie wkładana i na zatrzaski, tak żeby tutaj nie było żadnych otworów. Ma, zaraz Wam pokażę, takie ohydne otwory, które są, mi się to w ogóle nie podoba. Ma ohydne otwory, które, załóżmy, trzeba w tych miejscach wkręcić śruby, żeby się tutaj cały ten zestaw trzymał tego ekranu. Nie podoba mi się to strasznie, mogli trochę to ładniej wymyśleć. Ja to i tak później pewnie przerobię, jak będę miał chwilę czasu, chociaż tego czasu mam bardzo niewiele teraz ostatnio. Zrobię to z powrotem tak samo jak tutaj, z tym, że kupię kratkę taką, jak powinna być, czarna. Przetnę miejsce na przewody w tej kratce i przykręcę ten główny. Będzie to wyglądało w ten sposób. Zamontuje się do tej dolnej kratki i będzie to normalnie wkładane tutaj na miejsce, gdzie powinno być. Przewody, tak jak widzicie, przeciągnę sobie dołem, a ten zaraz Wam pokażę też ten panel, który tutaj chcą, żeby założyć fabryczny do tego radia. Fabryczne mocowanie tutaj do deski rozdzielczej jest wykonane w ten sposób. No tak jak Wam powiedziałem, są tutaj otwory, które niestety musicie wkręcić śrubę, żeby to się trzymało tutaj w desce. No, zrobione to jest trochę ohydnie, powiem szczerze, że nawet po zaślepieniu, czyli tymi zaślepkami, które tutaj widać, jest to widoczne. No nie wygląda to zbyt ładnie. No ale okej, na razie zrobimy to tak jak jest, nie będę na razie przerabiał tego, nie mam tutaj tej kratki, tak żeby można było to zamontować. Robimy to na tym co jest, później ewentualnie może mogę to przerobić. Teraz tutaj to mocowanie fabryczne w deskę muszę wyciągnąć, czyli muszę powykręcać te śruby, które tutaj widzicie. I zaczniemy to już robić, bo trzeba będzie zamontować to na te dedykowane do radia mocowanie. Śruby dookoła wykręcone, teraz postaramy się to wyjąć, tak jak widzicie. Nie było to jeszcze wyciągane, to jest jeszcze jakaś kostka. Podejrzewam, że do głośnika czy coś w tym stylu trzeba ją wyczepić. Wyciągnąć te kable. Pozbywamy się tej części i mamy tutaj już dostęp do gołej deski. Wygląda element mocujący w deskę. Teraz trzeba będzie jeszcze zamocować to tutaj, te górne mocowanie radia, tak żeby tu było to przymocowane dosyć stabilnie. Generalnie mocowane jest to na śruby, trzy śruby tutaj po bokach. Tak jak widzicie, raz, dwa, trzy. Musimy się pozbyć jeszcze tych zaślepek, które tutaj są, powyłamywać je i wtedy skręcić tutaj tą część razem z tą częścią, żeby można było zamontować. Ważna rzecz, żeby nie porysować sobie tutaj tego radia, nie poniszczyć tutaj tych elementów, wziąć jakąś szmatkę z mikrofibry, porozkładać tutaj, bo to radio będzie się opierało, jakie wyciągniemy tutaj na tą stronę, o gałkę zmiany biegów. I zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej będzie leżało. Gdzie jedną ręką się bardzo ciężko coś robi, mimo tego, że chciałbym bardzo Wam pokazać. No ale spróbuję to wyciągnąć i zaraz Wam tutaj wrócimy do filmu. Cały panel z radiem i klimatyzacją mamy wyciągnięty. Tak jak widzicie, oparłem to tutaj na mikrofibrze, żeby się nie było to porysowane, poniszczone. I teraz tak, najważniejsze mamy kości tą i tutaj tą dolną zasilającą, tą szarą, którą musimy się wpiąć w tym, co powiedziałem Wam, tą instalacją, która tutaj jest, tak żeby ewentualnie to można było zasilić. Tak jak widzicie, wpiąłem się już. Generalnie ta szara kość wchodzi bardzo ciężko tutaj do radia, trzeba troszkę się namęczyć, poburzać tym na boki. Tutaj ta strona mocująca do samochodu jest naprawdę bardzo ładnie się spina. Ta zielona też, nie było najmniejszych problemów. Jedynie z tą szarą kością, którą tutaj trzeba było wpiąć, no musiałem trochę pomanewrować, troszkę większej siły użyć, żeby to tutaj ładnie to wszystko weszło. Kostka zamontowana i co dalej? Generalnie tą część, która jest tutaj, wychodzi od radia, musimy przeprowadzić tutaj na górę do tego panelu, czyli radio mężczyzna już będzie powoli wkładać się z powrotem na swoje miejsce. Konsola włożona, przyłożona tutaj na miejsce, tak jak powinno być. Tak jak widzicie, mamy tutaj przewody, które zostały wyprowadzone. Podłączony moduł CAN. I teraz tak, mamy wpięcia. To jest zasilenie do radia. Tutaj mamy sterowanie z radia, czyli kostki, które tutaj trzeba
wszystkie pomocować. Mamy też dodatkowe przewody, tak jak widzicie tutaj. To też wszystko trzeba tutaj sobie popodłączać, tak żeby można było wyprowadzić, załóżmy, podłączenie do karty SIM, bo tutaj mamy możliwość podpięcia karty SIM. Tak jak wcześniej powiedziałem, mamy możliwość mieć tutaj na stałe internet w samochodzie. Mamy tak, wejścia, wyjścia, audio, wideo. Mamy też różne przewody, które możemy poprzedłużać, tak jak USB, żeby ewentualnie pendrive wyprowadzić sobie tutaj gdzieś w schowku, tak żeby można było słuchać tej muzyki z pendrive'a też. Są też przewody dodatkowe, są jeszcze anteny. Ja postaram się teraz na krótko podłączyć Wam to i pokazać, jak ewentualnie to gra. Jeszcze nie będę tutaj mocował tutaj w ten plastik. Jest to bardzo delikatne, od razu Wam powiem, trzeba bardzo przy tym uważać. Zasilanie do radia będzie ostatnią rzeczą, którą podłączę. Tak, żeby można było tutaj to wszystko przetestować. A my teraz sprawdzimy sobie tutaj podłączenia tych wszystkich kostek, co tu do czego jest. Generalnie tak już na wstępie tutaj zauważyłem, zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj podłączenie, ponieważ producent nie zadbał o to, żeby ewentualnie była gdzieś tutaj kostka wpinana w radio i tutaj wentylator działa po włączeniu radia. On zrobił to w ten sposób, że mamy w kości dodatkowej, która tutaj wychodzi, dodatkową przejściówkę, jest to wyjście, z tego co widzę, na wzmacniacz. I tutaj jest to połączone, także zrobiona kostka, żeby można podłączyć było ten tutaj wentylatorek, żeby on pracował nam po włączeniu radia i wychładzał tutaj te radio. Kostka pierwsza wpięta, podłączymy już ten wentylatorek, który jest. Teraz jak podłączyć tutaj obydwa radia ze sobą. Generalnie jest to realizowane za pomocą AUX-a, tak jak Wam wcześniej powiedziałem. I z radia wyjście audio out. Podłączamy tutaj bezpośrednio do tych kabli AUX, tak żeby można było ewentualnie słuchać i odtwarzać z tego radia. Na radiu tutaj musimy ustawić sobie wejście AUX i wtedy normalnie będziemy mieli skonfigurowane obydwa radia ze sobą, żeby można było słuchać. Była skręcona, tak jak widzicie, ja ją skręciłem na swoje śruby. Może będzie to właśnie tutaj widoczne, jest. Dlaczego skręciłem to na swoje śrubki, a nie na coś takiego? Generalnie już Wam mówię, dokręcając to takim śrubokręcikiem, małym nawet, tutaj ta ścianka jest tak cienka, że bardzo łatwo to przekręcić. Postanowiłem dać coś mocniejszego, tak żeby to na pewno się trzymało, że naciśnięcie na radę nie spowoduje wyrwania tego górnej konsoli. Poskręcałem to na swoje śrubki z podkładkami, tak żeby to było bardzo mocne. Jak widzicie, dałem jeszcze taśmę wyciszeniową, tak żeby ewentualnie jakiś rezonans był, żeby to nie trzeszczało, nie jęczało, żeby tutaj nie było żadnych dźwięków dziwnych słuchać z tej obudowy. Stare radio, z jakim zarazem stacja multimedialna, została zdemontowana, zostały z nowej przewody, te, które tutaj widzicie. Są to przewody uniwersalne dołączone do tego zestawu. Dlaczego one zostały? Generalnie, bo tak jak i ta stacja, jak i ta stacja multimedialna, jest to zestaw uniwersalny, można to podłączyć do każdego samochodu, w każdym samochodzie zamontować. Nie musi być to akurat te Volvo, może być to każdy inny samochód. Różnica jest tylko w module CAN, który jest inaczej przeprogramowany. Oczywiście nie obyło się bez problemów, ale zanim o tym, załóżmy, opowiem, to chciałbym Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. To jest to, co mnie tak razi i drażni. No nie powinno tego być. Stacja, tak jak widzicie, jest zamontowana. Zdjąłem pierwszą folię, druga została, tak jak widzicie, może uda się wyostrzyć to, jest to widać, jest to widać. Dlaczego nie zdejmuję tej folii? Generalnie powiem Wam jedną rzecz. Te ekrany są bardzo, że tak powiem, tak śliskie, takie świecące. Generalnie, gdy zdejmiecie tą folię, oczywiście będzie to ładnie wyglądało wszystko, z tym, że po paru dotknięciach tego ekranu zostają Wam palce. I wygląda to ohydnie po pewnym czasie, bo jest to ekran dotykowy i będziecie go dotykać. Nie polecam zdejmowania tej drugiej folii, która zostaje tutaj na wyświetlaczu. Nawet proponuję przycięcie tutaj w tym miejscu jakoś nożykiem, tak żeby to nie odstawało, żeby po prostu tego nie zdejmować. Jak wygląda palcowanie się tego ekranu? Patrzcie, to jest ekran, który jest tam po jakimś czasie. Każda z tych dotknięci palców tutaj na tym ekranie zostanie Wam, załóżmy, i będzie to tak, no, wyglądało dosyć ohydnie po pewnym czasie, więc ja tą folię, która jest tutaj, zostawiam. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie podoba mi się ten montaż, jeżeli chodzi o te, załóżmy, zaślepki. No dobra, jest jak jest. Sama stacja, tak jak widzicie, trzyma się dosyć sztywno. Za chwilę ją włączymy i pokażę Wam, jak to działa. Uruchommy pierwszą stację po zamontowaniu. Zobaczycie, jaki jest czas reakcji i ile czasu uruchamia się sama stacja multimedialna. Zapłon włączony, tak jak widzicie.
proszę bardzo. Jest to dosyć bardzo szybko. Sama stacja reaguje naprawdę błyskawicznie, więc jest tutaj ok. Sama reakcja samej stacji multimedialnej na dotyk, na załóżmy działania tutaj jest błyskawiczna. Stacja działa bardzo szybko, nic się tutaj nie zawiesza. Przetestuję to przez jakiś czas, powiem Wam później, jak to mi działa, czy tutaj się coś dzieje, czy coś się blokuje, czy są jakieś zawiechy w tej stacji, czy mam jakiekolwiek problemy, bo to też warto o tym powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, są te stacje różne. Ta wersja, którą tutaj widzicie, jest to 8-rdzeniowy procesor, 4 giga RAMu, 64 z tego co pamiętam pamięci. Sama stacja, tak jak widzicie, działa dosyć przyzwoicie. Nie mam żadnych zwiech, żadnych lag tutaj. Możemy się poruszać tutaj po całym menu bez najmniejszego problemu. Wszystko funkcjonuje tak jak powinno, przerzuca nam się między radiem. Tutaj wszystko działa, ok, sobie tutaj przyciszymy, bo zaraz pewnie zostanę wyciszony tak i tak przez YouTube'a. No ale dobrze, no tak jak widzicie, reaguje ona dosyć błyskawicznie. Co więcej, moduł CAN działa bardzo dobrze. Tak jak widzicie, podgłaszanie i przyciszanie działa. Nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie przerzucać też między stacjami z przycisku tutaj na kierownicy. Więc to funkcjonuje bardzo dobrze. I tak jak powiedziałem, żadnych zwierz, żadnych lag, wszystko tu pracuje tak jak powinno być, ale nie obyło się bez problemów. Dlaczego nie obyło się bez problemów? Zaraz Wam też o tym opowiem, ponieważ problem był taki, że sama stacja jak przyszła do mnie, no nie była skonfigurowana pod ten samochód, czyli dostosowana do Volvo XC90. I teraz co musimy zrobić, żeby załóżmy ją zaprogramować do tego samochodu, ustawić ten moduł CAN do tego auta. Generalnie problemy miałem dwa tak naprawdę i to ważne powiedzieć. Pierwszy to był niezakodowany moduł CAN do Volvo. Musimy sobie wejść w menu, wybrać ustawienia. Tak jak macie ustawienia fabryczne, tutaj opcje zaznaczamy. I teraz tak, kod do tej stacji to jest 48. I teraz mamy wersję CAN Bus, prawda? I teraz w moim przypadku było niezaprogramowane to no protokół, czyli wybrana ta opcja. Nie działało w ogóle tutaj sterowanie, nie działało nic. Musiałem wybrać sobie tutaj w opcji, załóżmy tak jak widzicie, OUD. I wybieramy sobie, jeżeli chodzi o samochód, Volvo XC90. Pewnie na samym końcu gdzieś to będzie, gdzie to było, jest Volvo. I mamy XC90 od rocznika 4 do 13 i wtedy ta stacja działa tak jak powinna. Wtedy działają nam przyciski i wszystkie rzeczy. Drugą rzeczą, z którą miałem dosyć duży problem, to była kamera. Kamera nie chciała działać pukanie, czyli włączenie wstecznego, a mamy skrzynię tutaj manualną, nie powodowało przełączenie się na widok z tylnej kamery. Jak to rozwiązałem? Generalnie już Wam mówię. Mamy tutaj w tą wiązkę, która jest też taką samą wiązką jak fabryczna. Musimy się przeciąć między modułem, to znaczy ja musiałem się przeciąć między modułem CAN a załóżmy radiem i wpiąć informację z tylnej kamery tym plusikiem, gdy włączamy wsteczny, tutaj do radia w ten przewód różowo-fioletowy, taki można powiedzieć, który... Dobrze, się uda? Nie, nie uda się. Na którym jest naklejka BAK, że po prostu radio miało informację o tym, że włączyliśmy wsteczny i przełączyło nam się na, załóżmy, widok z tylnej kamery. Co zrobić, jeżeli Wasza kamera ma jakieś problemy z wyświetlaniem obrazu, nie jest to kamera Full HD i macie tutaj problem z tym, żeby ona wyświetlała prawidłowo obraz. Generalnie tak samo w tych ustawieniach musicie wybrać tutaj ustawienia tylnej kamery, czyli tutaj tą zakładkę. I teraz tak, normalnie zaznaczona jest opcja HD i macie tutaj możliwość wybrania po prostu tych kamer, którą mieliście, no załóżmy, i dlatego może ten obraz nie być taki, jak powinien być, więc wtedy trzeba przełączyć się na wersję SD i tutaj mamy automatycznie zaznaczoną opcję NTSC / PAL.
wtedy ten obraz jest prawidłowy, kamera wyświetla obraz w wersji tak, jak powinno być. Oczywiście ten obraz nie jest obrazem bardzo ładnym, przejrzystym, wyrazistym, no bo jest to ograniczony obraz. Ja czekam na wersję Full HD, która tutaj idzie do tego samochodu. Zobaczymy, jak ona będzie się zachowywać, jak będzie to działało. Zmienię samą kamerę. Jeśli mielibyście problemy z wyświetlaniem obrazu z tylnej kamery, czyli ten, jeżeli nawet obraz by był prawidłowy, wpadają wam jakieś paski, zakłócenia podczas włączenia wstecznego, nie za każdym razem chce ta kamera działać, też jest na to rozwiązanie. Słuchajcie, informacje, i to dosyć ważna rzecz, informacja o tym, że światła, włączone z tylne światło, czyli ten plus, który ma tutaj dojść do radia i podać informację o tym, że włączyliście wsteczny, musicie podać przez przekaźnik. Dlaczego przez przekaźnik? Dlatego, żeby nie było żadnych zakłóceń, żeby tutaj nic nie reagowało, żeby nie wpływało tutaj na ten obraz, i ten przekaźnik wam to po prostu umożliwi, czyli po prostu z tylnego gdzieś tam, z tylnej skrzynki bezpiecznikowej zabieracie sobie plusa stałego, który po prostu po włączeniu przez przekaźnik zostanie podany tutaj do przodu na informację do tej stacji multimedialnej, i wtedy ten obraz jest wyświetlany prawidłowo, bez żadnych zakłóceń, bez żadnych problemów. Dobrze, wróćmy teraz do samej stacji, bo tutaj, tak jak widzicie, wszystko działa tak, jak mi powinno. Teraz tak, możemy sobie jeszcze sprawdzić, jaka jest tutaj wersja, jeżeli się da. Inne wyposażenie w radio, logo, GPS, ustawienia, ustawienie jasności, ustawienia wielkości. Aha, dodam jedną rzecz. Włączenie światełka, czyli zapalenie świateł przednich, powoduje przygaszanie tutaj tej stacji. Jest to delikatne, można to ustawić. Zapalają się te światełka też z boku tutaj, którymi możemy tutaj sterować tą stacją multimedialną. Co tutaj jeszcze mogę wam o systemie można powiedzieć? Chcielibyście zobaczyć, jest to taki system, jeżeli chodzi o zainstalowany w radiu. Działa to przyzwoicie, tak jak powiedziałem wam, nie mam z tym żadnych zastrzeżeń do działania. Tak samo jak aplikacja YouTube czy internet, działa tu prawidłowo. Wszystkie mapy, które mam zainstalowane, też wyświetlają się prawidłowo. Z CarPlayem też nie ma najmniejszego problemu. Same połączenie CarPlaya z telefonem nie jest dużym problemem. Jedyna opcja, którą musimy mieć włączoną w telefonie, to Wi-Fi w Bluetootha, oczywiście razem. Wtedy działa to dosyć przyzwoicie. Nie mogę wam zaprezentować niestety działania CarPlaya, jak to wszystko funkcjonuje, jak szybciutko działa, ponieważ jest jedna wada. Podczas nagrywania z mojego telefonu CarPlay się blokuje, cały zestaw CarPlaya jest zablokowany. Nie mogę przełączyć tutaj między ekranami i pokazać wam, jak to działa. Niestety zostało to tak rozwiązane. No ale cóż, musicie uwierzyć mi na słowo, działa to tak, jak powinno. Sama wyświetlność mapy jest naprawdę na wysokim poziomie. Mapa jest bardzo czytelna, dużo bardziej czytelna, jeżeli chodzi o Janosika oczywiście. Dużo bardziej czytelny niż w zestawie z Androidem, czyli tutaj wgranym fabrycznie na tą stację. Więc to też duży plus. Jak na razie ja postanowiłem, że przetestuję to urządzenie, jak ono będzie działało, i podzielę wam się w późniejszym, że tak powiem, czasie z tym, jak to się zachowuje, czy to się blokuje, czy nie, czy działa tak, jak powinno, czy mam problemy tak jak z poprzednią stacją. Sam montaż uważam za bardzo prosty, bezproblemowy. Tak jak widzicie, samo radio ustawiamy sobie na AUX, wtedy możemy tutaj z tego w pełni korzystać. Jeszcze jedna opcja dodatkowa przy tym radiu, którą też warto powiedzieć, jeżeli doposażymy się w moduł DAB, będziemy mieli możliwość odsłuchu stacji cyfrowych, czyli stacji, które są nadawane cyfrowo, nie tylko FM, i załóżmy mieć do nich dostęp. Sam moduł też jest zamówiony, więc postaramy się to wam pokazać, ewentualnie jeżeli wam się film spodoba, i zaprezentować, jak ewentualnie to podłączyć, bo jak to działa, czy to w ogóle działa, czy jest tutaj problem z wyszukiwaniem stacji. Co do samego radia tutaj, jeżeli chodzi o FM, powiem tak, no, podłączyłem się pod antenę, która jest tutaj schowana pod deską. Jest to antena prosta ze wzmacniaczem. Może nie działa jakoś super, ale ma zasięg i normalnie można jeździć po mieście i odsłuchać, ewentualnie odsłuchać radia. Samo USB, czyli nagrania z muzyki z USB, wyciągnąłem sobie tutaj do schowka. W schowku są dwa wyjścia na, załóżmy,
port USB oraz wyjście do podłączenia karty SIM do tej jednostki. Minęło kilka tygodni, odkąd zamontowałem moją stację multimedialną do Volvo XC90 pierwszej generacji. Powiem Wam tak, że stacja działa prawidłowo, nic się w niej nie zawiesza po kilku tygodniach pracy, aplikacje nie wyłączają się automatycznie, więc jest ona godna polecenia. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!